Hej, witam Was na kanale Hajkar. Z tej strony Michał i zapraszam na test DS7. Tak, już nie DS7 Crossback, ponieważ jest to model po liftingu i DS rezygnuje z tego dopisku Crossback, pewnie dla uproszczenia nazewnictwa w gamie. Facelifting jest tutaj idealnym określeniem, ponieważ mamy dalej ten sam samochód, do którego testu będę się sporo odnosił, ale dostał on parę kluczowych, według mnie zmian, które sprawiają, że jest o wiele bardziej na czasie. Ale zacznijmy jak zwykle od koloru. Ten nazywa się, teraz uwaga, Lacquered Grey, czyli dosłownie lakierowany szary. Ale prezentuje się on bardzo ciekawie, bo to nie jest taki nudny szary, ale ogólnie cała gama lakierów jest mocno stonowana. Z przodu widzimy najwięcej zmian po liftingu. Mamy ogromny grill z małymi diamencikami, tak jak w DS4, nowe lampy, o których więcej w ujęciach nocnych, a także niesamowicie ciekawie wyglądający ten lakierowany element z paskami LEDowymi. Oprócz tego za 2000 zł możemy też wybrać pakiet Black, który wyczernia nam wszystkie chromowane listwy. Widzimy to również z profilu, na relingach oraz obramowaniu szyb, ale poza tym żadnych zmian. Na koła składają się tutaj bardzo ładne felgi aluminiowe Tokio w rozmiarze 20 cali z oponami 235x45, ale do wyboru mamy jeszcze 18, 19, a nawet 21, których wybranie wiąże się z poszerzeniem rozstawu samych kół. Z tyłu, w miejscu gdzie był napis Crossback, teraz mamy pełną nazwę marki DS Automobile, do tego pięknie narysowane lampy, a także kolejny element pakietu Black w postaci listwy zachodzącej na bok auta. Za to w dolnej części widzimy taki sam wydech, który na szczęście nie jest całkiem fejkowy, tylko w dieslu jest on zamknięty. System bezkluczykowy działa dalej tak samo jak przed liftingiem, czyli w najbardziej standardowy sposób. Nie zmieniły się również wymiary z długością nadwozia około 4,6 m, szerokością 1,9 m i prześwitem 19 cm, a masa własna waha się w okolicach 1800 kg. Klapę bagażnika możemy otworzyć ruchem nogi pod zderzakiem. A sam kufer pozostał niezmieniony, czyli mamy 555 litrów pojemności i dosyć foremne kształty. Jest on dobrze wykończony. Mamy haczyk, wejście 12V i takie wnęki po bokach. Widzimy też tutaj przygotowanie pod podwójną podłogę, którą możemy to kupić w akcesoriach. A pod spodem jest taki mały schowek, na przykład na kable, ale nie wejdzie tutaj sama półka. Kanapę możemy złożyć za pomocą cięgien w bagażniku, a pojemność wzrasta wtedy do 1752 litrów i niestety bez podwójnej podłogi tworzy się spory uskok. Drzwi oczywiście zakrywają progi i przednie zamykają się bardzo solidnie, ale tylne o dziwo są jakieś lżejsze. Tutaj lifting nie zmienił nic, więc przejdziemy przez to w miarę szybko. Drzwi otwierają się szeroko, a ja przy wzroście 1,72 m, siedząc sam ze sobą, mam ogrom miejsca przed kolanami. Pod fotelem opuszczonym maksymalnie, buty wchodzą tak na wcisk, a nad głową 4 palce wolnej przestrzeni i to pomimo szyberdachu, który zabiera tutaj sporo miejsca. Oparcie kanapy jest też elektrycznie regulowane w sporym zakresie. Sama kanapa jest niesamowicie wygodna i miękka, skóra wchodzi nawet na boczki przy drzwiach, a siedzisko bardzo dobrze podpiera uda. Na środkowym miejscu również siedzi się wygodnie, w czym pomaga też zupełnie płaska podłoga,
Jedynie brakuje trochę miejsca nad głową z uwagi na okno dachowe. Mamy tutaj wejście Isofix. Miękki podłokietnik, który jest jednak mały, a do tego uchwyty na kubki są mega płytkie. Drzwi są bardzo dobrze wykończone. Od góry mamy miękkie tworzywo. Spory fragment skórzany. Aluminiową osłonę głośnika oraz klamkę. Miękki podłokietnik. Ładne przyciski i trochę piano black przy uchwycie. Kieszenie są flokowane i całkiem spore. Tył fotela jest skórzany. Mamy gazetowniki. Na środku nawiewy oraz panel klimatyzacji, który jednak nie jest trzecią strefą, bo zmienia temperaturę również z przodu. I są jeszcze stare wejścia USB-A. Przejdźmy do przodu, gdzie wita nas bardzo dobra pozycja za kierownicą i siedzimy tutaj wysoko, typowo jak w SUV-ie. Fotel kierowcy regulowany jest elektrycznie w 8 kierunkach, z regulacją odcinka lędźwiowego w dwóch płaszczyznach i pamięcią ustawień wraz z opcją komfortowego wsiadania i wysiadania. Manualnie regulujemy tutaj długość siedziska i pozycję zagłówka w dwóch płaszczyznach. Fotel pasażera dokładnie tak samo. Na fotelach mamy również przycisk, którym włączamy masaż foteli, ale jego rodzaj i moc ustawiamy już przez ekran główny. A fotele są oczywiście podgrzewane i wentylowane. Ich wyprofilowanie jest raczej delikatne, ale głównie nastawione są na komfort. I widać to też po tapicerce, którą w tym przypadku jest miękka i przyjemna w dotyku skóra nappa ze wzorem bransolety zegarka. Ale do wyboru są jeszcze inne opcje wykończenia wnętrza, również wegańskie. Deska rozdzielcza wygląda dokładnie tak samo jak przed liftingiem, czyli bardzo oryginalnie z ogromnym ekranem na środku. Kierownica niestety też nie została zmieniona na taką jak w DS4. I oczywiście dalej jest w całości skórzana, jednak dosyć twarda. Ma tylko kilka przycisków, a tempomatem musimy sterować tym joystickiem, którego nie widać. Łopatki są przymocowane do kolumny, a nie do samej kierownicy, a w dodatku są małe, więc ich używanie przy skręconej kierownicy jest praktycznie niemożliwe. A ten taki trójkącik na kolumnie to czujnik monitorujący uwagę kierowcy. Za kierownicą widzimy ekran zegarów cyfrowych o przekątnej nieco ponad 12 cali, który dostał nowe grafiki i wygląda zdecydowanie lepiej od tych przed liftingiem. Mają one tak samo kilka różnych widoków, których zmiana mam wrażenie, że jest delikatnie płynniejsza, jednak dalej trochę musimy poczekać. A poprzez ekran główny możemy też ustawić widok osobisty. I to właśnie ten ekran jest chyba największą zmianą po liftingu, chociaż dalej ma on tą samą przekątną 12 cali z przyciskami dotykowymi pod spodem. Jednak najwięcej zmieniło się w jakości. Ten poprzedni ze starym systemem naprawdę nie przystawał do klasy tego samochodu. A teraz mamy dokładnie ten sam system DS Iris co w DS4 i w tym teście omawiałem go bardzo dokładnie. Jest to system oparty na widżetach i możemy go w pełni dostosować pod siebie. Na początku może się on wydawać trochę skomplikowany, ale naprawdę po chwili nauki, przynajmniej dla mnie, jest jednym z lepszych na rynku. Za jego pośrednictwem sterujemy też klimatyzacją, ale możemy ustawić na ekranie głównym jej widżety i nie trzeba wtedy niczego szukać. Dużą zmianą jest też integracja z Apple CarPlay i Android Auto. Przed liftingiem odbywała się ona tylko przez kabel i obraz wyświetlał się na środku z takimi ogromnymi paskami po bokach,
a teraz CarPlay jest na pełnym ekranie i działa bezprzewodowo. Bez zmian pozostało audio. I dalej jest tutaj zestaw Focal Electra z 14 głośnikami, który gra naprawdę niesamowicie i dźwięk jest fantastycznie czysty, a do tego mamy sporo ustawień. Poprawione zostały również kamery, ale nie do końca. Ich jakość jest o lata świetlne lepsza i to bez wątpienia, ale mimo, że w cenniku jest napisane kamery 360 Vision, to dalej jest to oszukane 360, bo mamy tylko kamerę z tyłu i z przodu, a reszta obrazu jest doklejana komputerowo podczas manewrowania. I podejrzewam, że ma to związek z samą konstrukcją lusterek, które znajdziemy również w Corsie czy w modelach Peugeota i uniemożliwia ona po prostu instalację kamerek, bo innego wytłumaczenia naprawdę nie widzę. Ale pomagają one przy cofaniu, opuszczając się. Reszta wnętrza się nie zmieniła. Na szczycie dalej mamy ten sam piękny chowany zegarek marki BRM. Na konsoli pozostała dźwignia skrzyni biegów typu Cobra, przełącznik od zmiany trybów jazdy, a także te ładne przełączniki od sterowania szybami. No i typowo dla tej skrzyni EAT8 nie mamy autoholda. Nad lewym kolanem sporo przycisków funkcyjnych, tak jak na podsuficce, wraz z tymi od sterowania otwieranym oknem dachowym. DS7 jest też świetnie wykończony. Góra kokpitu wykończona miękkim tworzywem, jego pionowa ścianka obszyta skórą z perłowym przeszyciem, i ciekawym, jakby karbowanym wzorem po prawej stronie. Konsola centralna również obszyta skórą, a od strony kierowcy miękka. Na środku trochę plastiku udającego bardzo dobrze aluminium ze wzorem gilszowanym, który powtarza się również przy zegarku. Pokrętło głośności wykonane z takich diamencików, które zobaczymy też na listwach progowych. A centralny podłokietnik jest bardzo miękki. Drzwi są wykończone dokładnie tak samo jak tylne. Miękka góra, sporo skóry z perłowymi przeszyciami i tym ciekawym wzorem. Aluminiowa klamka i ponownie wzór gilszowany, a skórzany podłokietnik oczywiście miękki. No i niestety trochę tego Piano Black przy uchwycie, którego na szczęście we wnętrzu nie ma jakoś dużo. Dobra, to zobaczcie jeszcze schowki i idziemy pod maskę. Teraz do wyboru mamy tylko dwa rodzaje napędu. Diesla 1.5 o mocy 130 koni mechanicznych z napędem na przednią oś. Połączony jest on ze skrzynią automatyczną 8-biegową firmy Aisin, tak samo jak pozostałe wersje. A są to już same hybrydy plug-in bazujące na silniku 1.6 turbo. W najsłabszej wersji ma on 180 koni mechanicznych i w połączeniu z silnikiem elektrycznym 110-konnym łącznie generuje moc 225 koni mechanicznych przenoszonych na przednie koła. Dwie mocniejsze wersje bazują na spalinówce 200-konnej i co ciekawe, obie połączone są z silnikami elektrycznymi o dokładnie tej samej mocy, 110 koni z przodu i 113 z tyłu, więc mamy funkcjonalny napęd na 4 koła. Topowa wersja generuje moc 360 koni mechanicznych, a środkowa, którą mam tutaj pod maską, 300 koni i taki sam moment obrotowy 520 Nm.
Jak słyszeliście, silnik pracuje kulturalnie i w środku jest bardzo dobrze wyciszony. A z wydechu brzmi jak typowa czterocylindrowa benzyna, więc nic specjalnego. Zobaczmy teraz, jak będzie z osiągami, a konkretnie z czasem 0-100, który TS podaje na poziomie 5,9 sekundy. Według prędkościomierza, który może delikatnie przekłamywać, udało mi się delikatnie pobić deklarowany czas i uzyskałem 5,6 sekundy, ale bazując na GPS-ie byłoby pewnie bliżej tych 5,9 sekundy. Z wyładowanym akumulatorem jest wolniej o jakąś 0,1 sekundy. Dokładnie ten sam napęd miałem w egzemplarzu przed liftingiem i dalej uważam, że pasuje on do tego samochodu idealnie. Tutaj sama jazda jest mocno uzależniona od wybranego trybu i tego, czy mamy naładowane akumulatory. Ale od razu mogę powiedzieć, że jeśli nie macie gdzie ładować samochodu, to nie ma sensu kupować PHEVA, naprawdę. Jednak jeśli go ładujecie w domu czy w pracy, to zawsze odpali się w trybie czysto elektrycznym. Wtedy przez większość czasu DS używa wyłącznie tylnego silnika i dopiero przy mocniejszym wciśnięciu gazu dołącza się przedni. W tym trybie dynamika jest w pełni wystarczalna, nawet do jazdy pozamiejskiej. Silnik spalinowy włączy się dopiero po kickdownie, a jak przejdziecie do trybu hybrid lub comfort, wtedy będzie używany częściej, albo przy mocniejszym wciśnięciu pedału, albo przy prędkości pozamiejskiej. W trybie sport wszystkie silniki działają razem, aby dostarczyć pełną moc i wtedy naprawdę jest bardzo, bardzo szybko. A gdy wyjeździmy cały prąd, DS zachowuje się jak pełna hybryda znana przede wszystkim z Toyoty, w której głównym napędem jest silnik spalinowy, a elektryczny służy głównie do ruszania i pomagania w przyspieszaniu. Wtedy dynamika jest delikatnie gorsza, ale dalej na pewno nie można narzekać na jej brak. Skrzynia biegów również działa sprawnie i przez większość czasu niezauważalnie zmienia przełożenia. W przypadku spalania również musimy zająć się dwoma wariantami i zobaczymy najpierw, jak ono wygląda, gdy totalnie olewamy ładowanie. W takim przypadku w mieście osiągałem bardzo różne wyniki, nawet od 3,5 litra przez 5, 6 czy 7 do maksymalnie 9 litrów na 100 km, co średnio przekładało się na wynik około 6 litrów na 100 km. Tak samo wyglądało to przy prędkości 90 km na godzinę, przy 120 było to 7,5 litra, a przy 140 już 10 litrów na każde 100 km. Natomiast kiedy ładujemy samochód, oczywiście możemy jeździć na samym prądzie. Wraz z liftingiem zwiększyła się też pojemność akumulatora do 14,2 kWh i jego pełne naładowanie powinno zająć od 2 godzin z wallboxa do 7 godzin ze zwykłego gniazdka. Na samym prądzie, przy temperaturze w okolicach 10 stopni i do prędkości 100 km na godzinę, udało mi się przejechać 54 km ze średnim zużyciem energii na poziomie 20 kWh na 100 km, więc jak na poniedziałkowy ruch, to całkiem dobry wynik. Zobaczmy teraz, jak DS7 poradzi sobie na nierównej drodze.
i tutaj jest to naprawdę dobrze. Ta wersja jest oczywiście wyposażona w system DS Active Scan Suspension, który skanuje drogę przed samochodem i dostosowuje pracę zawieszenia na każdym z kół oddzielnie. Kupi się on tak naprawdę tylko jeśli mamy jakiś zakręt pod kątem prostym lub wjeżdżamy prostopadle na krawężnik, bo wtedy nie ma jak przygotować zawieszenia, ale poza tym jest naprawdę komfortowo. Czuć też sporą różnicę pomiędzy trybami jazdy i w trybie komfort może być ono dla niektórych nawet za miękkie, bo samochód tak lekko pływa na nierównościach, a w trybie sport zdecydowanie się utwardza, jednak dalej czuć, że jest to samochód nastawiony typowo na komfort. W trybie sport układ kierowniczy również staje się cięższy, jednak jest to takie trochę sztuczne i pomimo, że siódemka prowadzi się dobrze, to nie zachęca ani trochę do szybszej jazdy po zakrętach. Wyjedźmy teraz na autostradę. I tutaj DS7 czuje się jak w domu. Jest to świetny samochód na dłuższe trasy. Wyciszenie stoi na najwyższym poziomie, zarówno od podwozia, jak i od opływów powietrza, któremu pomagają klejone boczne szyby. I w połączeniu z masażem w fotelach, które same w sobie możemy idealnie pod siebie ustawić, i fenomenalnym audiofokal, dłuższe trasy są czystą przyjemnością. Sporym ułatwieniem jest też DS Drive Assist, czyli adaptacyjny tempomat działający bardzo dobrze w pełnym zakresie prędkości. Współpracuje on z systemem odczytywania znaków, który sam w sobie myli się bardzo rzadko i jednym kliknięciem możemy dostosować prędkość do ograniczenia. Jednak dzieje się to dopiero za znakiem. DS Drive Assist to także asystent utrzymania pośrodku pasa ruchu, który działa bardzo dobrze i nie gubi się nawet, kiedy namalowany pas zmienia się w krawężnik czy krawędź jezdni. Prowadzi też płynnie samochód pośrodku pasa, nawet jeśli jest to mocniejszy zakręt. I test szykany zdał wzorowo. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Wraz z liftingiem zrezygnowano z tych obracających się diamencików w przednich lampach, ale i tak nie można mówić o nudzie, bo wita nas taki pokaz. Oprócz tego pod lusterkami wyświetla się logo DS, a z tyłu włączają się lampy. Bagażnik jest świetnie oświetlony przez dwie lampki LED-owe, a w kabinie zarówno z tyłu, jak i z przodu mamy LED-owe oświetlenie. Tak prezentuje się wnętrze po odpaleniu. Z tyłu widzimy podświetloną klamkę, przełączniki na drzwiach, a na środku panel klimatyzacji oraz wejścia USB. Z przodu dobrze widoczne zegary z systemem Night Vision, który omawiałem dokładnie w teście DS9. Na kierownicy wszystko podświetlone, tak jak nad lewym kolanem i klamka drzwi. Przyciski na fotelu są również widoczne, a przestrzeń na nogi oświetla się tylko kiedy włączone są główne lampki. Na środku oczywiście pięknie oświetlony zegarek, a reszta przycisków podświetlona, włącznie ze schowkiem na telefon. Przy małej ilości światła na kamerach widać całkiem sporo szumu. Przy lampach jest już lepiej. Zarówno pod podłokietnikiem, jak i w schowku przed pasażerem mamy mocne lampki LED-owe. Na podsuficce przyciski są widoczne, a do tego mamy takie dwie lampki, które rzucają poświatę na konsolę centralną. I w zasłonach bardzo mocne LEDy.
Jak mogliście zauważyć, mamy też tutaj delikatne oświetlenie ambientowe w drzwiach, które wygląda jednak całkiem efektownie. A jego barwę możemy wybrać z 8 przygotowanych przez DS-a kolorów. Więc ogólnie w nocy jest tutaj naprawdę ciekawie, tylko przydałoby się trochę więcej tego oświetlenia ambientowego na kokpicie czy w tylnych drzwiach. Na zewnątrz z przodu widzimy reflektory LED-owe podzielone na takie 3 segmenty, w których zniknęła niestety ta fioletowa poświata, a także ogromne pionowe kierunkowskazy o niecodziennym kształcie. Na lusterku LED-owy kierunek, a z tyłu te przepiękne LED-owe lampy 3D w kształcie diamencików z dynamicznymi kierunkowskazami. Niestety zostały tutaj te światła przeciwmgielne na żarówce, ale przynajmniej tablica oświetlona jest LEDami. Tak świecą reflektory na postoju. Wiązka jest szeroka i wysoka, ale przede wszystkim niesamowicie mocna. Zresztą tak samo jak światła drogowe. Ale tak naprawdę ich pełen potencjał docenimy dopiero podczas jazdy. Przed liftingiem były tutaj świetne reflektory adaptacyjne, które dostosowywały się do warunków jazdy, ale brakowało im jednej funkcji – nie były matrycowe. Teraz DS również nie zastosował matryc, ale wskoczył jeszcze półkę wyżej i wybrał technologię pikselową. Działa ona na tej samej zasadzie co reflektory matrycowe, czyli jeździmy na światłach drogowych i komputer wycina segmenty wiązki, aby nie oślepić innych kierowców. Jednak tutaj zamiast 16 soczewek w jednym reflektorze mamy ich aż 84, co sprawia, że komputer może jeszcze płynniej wycinać strefy wiązki, ponieważ mają wyższą rozdzielczość. Działa to naprawdę znakomicie i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że są to najlepsze światła, z jakimi jeździłem. A w połączeniu z kamerą termowizyjną, to naprawdę jazda w nocy staje się o wiele bezpieczniejsza. Porozmawiajmy teraz o cenie. No, tanio nie jest. Cennik zaczyna się od 200 tysięcy złotych za wersję Bastille z dieslem 1.5. Dopłata do podstawowej hybrydy to 43 tysiące, a do wersji 300-konnej z napędem na 4 koła to kolejne 20 tysięcy złotych. Najmocniejsza odmiana występuje tylko w trzech najwyższych wersjach wyposażenia, czterech licząc limitowaną czasowo La Premier i wymaga dopłaty kolejnych 25 tysięcy złotych. Tak prezentuje się bazowa wersja Bastille na felgach 18-calowych z podstawowymi światłami EcoLED i tapicerką materiałową w środku. A w kontraście tak wygląda obecnie topowa wersja La Premier, która na pokładzie ma absolutnie wszystko, włącznie z ogromnymi felgami 21-calowymi i obniżonym zawieszeniem, a jej cena to już 344 tysiące złotych. Za optymalną wersję muszę uznać poziom Opera, ponieważ bazując na konfiguratorze, w niższych wersjach nie da się dodać podgrzewanych foteli, co przy takim poziomie cenowym po prostu musi być w samochodzie. Po dodaniu tych pakietów mamy już samochód w pełni wyposażony, a z najsłabszą hybrydą zamykamy się w kwocie 296 tysięcy złotych. I przechodząc do podsumowania. Jeśli oglądaliście moje pozostałe filmy z DS-ami, to pewnie już wiecie, że po prostu lubię tę markę za ich oryginalność. Nawet jak czasami pewne rozwiązania są przekombinowane, czy nie mają żadnej praktycznej funkcji. Jak choćby ten pokaz świateł po otwarciu auta, czy taki analogowy zegarek, którego ani razu nie użyłem, aby sprawdzić godzinę, bo jest on mało czytelny, to sprawiają one, że możemy poczuć się wyjątkowo. DS7 jest bardzo dobrym i przede wszystkim komfortowym samochodem, a lifting sprawił, że poprawiono aspekty, które już po prostu raziły w oczy w 2023 roku. Także dzięki za oglądanie, zachęcam do zostawienia subskrypcji, a także łapki w górę dla nakarmienia algorytmu i widzimy się w sekcji komentarzy. Bye!